Producenci sprzętu wędkarskiego prześcigają się z konkurencją na detale, drobiazgi i elementy designu. Tak przynajmniej by się wydawało. Nic bardziej mylnego. Nie zwracamy zbyt dużej uwagi na detale technologiczne, a dzieje się to z różnych powodów. My w redakcji Świata Karpia przyglądamy się wszystkim detalom, zwłaszcza tym, które z Waszego punktu widzenia, czyli punktu widzenia wędkarza, mogą robić różnicę. Wzorcowym przykładem takiego myślenia o sprzęcie są wędki karpiowe. Ich praca w trakcie holu czy brania często decyduje o sukcesie lub porażce. Kto to przeżył, ten wie, że to szalenie ważny aspekt. Prologic to światowa firma, która posiada czas, środki finansowe i fachowców, by cały czas doskonalić swój sprzęt. Na rynek trafiła właśnie seria nowych wędzisk, sygnowana znakiem COM. To dużo szybsze i bardziej czułe blanki stworzone z wysokomodułowego węgla 30T, a całość wyposażono także w asortyment z najwyższej półki. Najważniejsze są doświadczenia wynikające z użytkowania sprzętu. Niektóre kije nam leżą w dłoni, a niektóre po prostu nie. Tak już jest. Ten, który dziś prezentujemy, jest przeznaczony do sprostania trudnym warunkom i różnym sytuacjom. Seria Comrade posiada mocne blanki o parabolicznej akcji. Jak deklaruje producent, wędkarz ma mieć pełną kontrolę w czasie walki z rybą. Kij ten ma ułatwić hol i uniemożliwić spięcie się ryby nawet na niewielkich odległościach. Wysokomodułowy węgiel 30T, 30 ton, jak niektórzy mówią, to nic innego jak dużo większa odporność na zginanie i rozciąganie blanków. Przelotki to wysokiej jakości marka SIG, a mocowanie kołowrotka to znane już z innych wędzisk Prologica Fuji DPS Gold. Pierwsza początkowa przelotka ma 40 mm średnicy. Ciekawostką są te dwa uchwyty na dolniku, ale szczególną uwagę warto zwrócić na tego powyżej kołowrotka. To taki uchwyt do walki, odporny na ślizganie się spoconych czy mokrych dłoni. Obydwa są wykończone w kamuflażu Urban. Kije są bardzo lekkie, ważą od 142 do 182 gram. Wspomnieliśmy o serii. Występują trzy długości o różnych wartościach LBS. Najkrótsza, sześciostopowa jednosekcyjna wędka ma 2,5 LBS. Druga w kolejności to dwuelementowa wędka o długości 270 cm z LBS 3,5. Ostatnia to najdłuższa, 3-metrowa wędka, także o wartości 3,5 LBS. W przypadku transportu dwie ostatnie mają od 142 do 157 cm. Najdłuższa z nich, jednoelementowa, to 182 cm długości. Cena Comrade Como, czyli dokładnie taka jak ta, którą trzymam w dłoniach, o długości 180 cm, to wydatek w polskich sklepach około 240 zł.